Zakończyliśmy dzisiaj rozgrywki Ligi Żaków 2002 rocznika. Zajęliśmy czwarte miejsce, chyba najgorsze jak dla sportowców, bo od razu za podium. Zespół jest złożony ogólnie tak naprawdę z 5 zawodników 2000 rocznika, a reszta to są młodzi 2003 i 2004 rocznik, więc jesteśmy tak naprawdę zadowoleni z tego sezonu. Szkoda, że na koniec przegrana, ale no niestety taki jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Są zawodnicy, którzy jeszcze mają do zakończenia do Ligę Młodzików 2001. Reszta będzie grała w Lidze Zuchów. Tak więc nie kończymy sezonu i trudno. No, następny rok także jest sezon i będziemy walczyć o medal. No, sezon 2013-2014 no, był dosyć dla nas emocjonujący. Szczególnie ostatni mecz o trzecie miejsce, gdzie no, wynik był otwarty do ostatnich sekund. Nam tym razem szczęście sprzyjało, no i udało nam się wygrać i zająć trzecie miejsce, z czego się bardzo cieszymy. Zanotowując lekki progres, jeśli chodzi o sezon ubiegły, bo w tamtym sezonie zajęliśmy piąte miejsce. Także cieszymy się bardzo z brązowego medalu.
Gratulacje dla podopiecznych trenera Fiołkowskiego. Po raz kolejny w tym roczniku okazali się najlepsi na Pomorzu. Jestem bardzo dumny z chłopaków, bo zostawili serce na boisku. Pechowo tylko 2 punktami przegraliśmy. Myślę, że porażka jest na pewno spowodowana tym, że przespaliśmy pierwszą połowę, gdzie baliśmy się grać 1-1, baliśmy się wyjść do piłki. Na szczęście zmieniło się to po przerwie, ale zabrakło nam czasu, żeby dogonić. Serdeczne gratulacje dla UKS 7 Tref Sopot. My natomiast graliśmy mecz o finał, tak jak w tamtym roku z Gdynią. Myślę, że było jeszcze bardziej zacięte spotkanie niż w tamtym roku, co graliśmy, ponieważ różnica punktów była tylko... wygraliśmy tylko 2 punktami, natomiast no, wynikało to z naszych prostych błędów, z tego, że nie trafialiśmy prostych rzutów spod kosza w trzeciej kwarcie, zdaje się. Najlepszy trener. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie trafialiśmy prostych rzutów spod samej dziury, więc nerwowa końcówka. Ostatnia akcja, 4 sekundy, prowadziliśmy tylko 2 punktami, także wszystko mogło się zdarzyć. Ale myślę, że bardzo, bardzo, bardzo fajne zawody na wysokim poziomie. Oby tak dalej i coraz więcej takich turniejów w naszym województwie pomorskim. Dziękuję, Tomasz Fiołkowski. W tym roku bardzo, bardzo wyrównany finał. Pierwsza połowa wskazywała na to, że Trefl wygra z GTK, aczkolwiek GTK do końca walczyło. Myślę, że wielu zawodników się wyróżniło. Przede wszystkim zrobiła na mnie wrażenie bardzo dobra obrona. Na pewno polepszyła się zdecydowanie co do zeszłego roku. I myślę, że wielu z tych chłopaków ma szansę zaistnieć w baskecie.